Możemy popatrzeć z punktu widzenia celów do osiągnięcia. 2030, 10% składowania. To znaczy, że 90% odpadów komunalnych będziemy musieli przetworzyć w ten czy w inny sposób. Część oczywiście spalimy, natomiast ogromną część musimy poddać recyklingowi. Co to znaczy poddać recyklingowi? Musimy przeanalizować trzy elementy łańcucha odpadowego. Po pierwsze, poziom recyklingu. Czy mamy w Polsce wystarczające moce recyklingowe? Wydaje mi się, że w szkle wygląda nieźle, w papierze wygląda nieźle. Aluminium w Polsce nie przetwarzamy, stali możemy dużo poddać recyklingowi, z tworzywami sztucznymi różnie to bywa. Natomiast wierzę, że ta branża się będzie bardzo dynamicznie rozwijać. Później kolejne pytanie, czy mamy wystarczające moce, żeby te wszystkie odpady, które zbierzemy, przesortować? To wymaga dogłębnej analizy. Ja na przykład dzisiaj nie wiem, czy możemy w Polsce przesortować 500 000 ton makulatur z gospodarstw domowych, bo tyle pewnie będzie trzeba przekazać do recyklingu w 2030 roku. No i wracamy do zbiórki selektywnej. Nie wracamy, tylko tak naprawdę zbiórka selektywna jest kluczem do sukcesu. Z tego względu, że jeśli ten zakład, w którym teraz się znajdujemy, zostanie surowiec zanieczyszczony, to co mówię rzeczą oczywistą, to nikt z tego nic dobrego nie zrobi. Czyli w tym momencie jest praca nad infrastrukturą do zbiórki selektywnej, która wydaje mi się w Polsce już jest całkiem niezła. Natomiast świadomość mieszkańców, nas, Polaków, niestety jest bardzo niska. Czasami jest ciągle tak, że mamy kilka worków, kilka pojemników już zgodnie ze standardami, a we wszystkich pojemnikach, we wszystkich workach jest dokładnie to samo. To przede wszystkim tyczy zabudowy wysokiej. Tam problem jest gigantyczny, dużych osiedli. Nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnego zaangażowania mieszkańców, szczególnie w aglomeracjach, gdzie dużo jest mieszkań pod wynajem. Warszawa, Kraków, tam ludzie się w żaden sposób nie identyfikują z miejscem, w którym mieszkają. Tu wydaje mi się jest największa praca do wykonania i niestety tutaj działania czysto biznesowe mogą nie odnieść oczekiwanego skutku. Tu muszą być pewne działania wymuszone przez regulacje. Wiele rozwiązań, na wielu etapach biznes może działać, natomiast tutaj świadomość społeczna, muszą być prowadzone ogromne kampanie edukacyjne na poziomie kraju, natomiast też musimy coraz bardziej myśleć o systemach sankcyjnych. Systemy sankcyjne sankcje powinny być nakładane na tych ludzi, którzy sortują. Natomiast tutaj zadaję pytanie otwarte, nie potrafię na nie odpowiedzieć. Co to znaczy sortować? Czy jeśli ilość zanieczyszczeń jest 10 czy 20% w worku, to już nie jest zbiórka selektywna? Czy jeszcze jest zbiórka selektywna? Ale co z tego, że określimy taki standard? Kto to sprawdzi? Czym jest 10%? Ustawimy wagę analityczną na śmieciarce na przykład? Czy może będzie ocena organoleptyczna? To są pewne problemy, które musimy w ciągu najbliższych lat rozwiązać. Musimy też brać pod uwagę to, że coraz silniej zaczynamy rozmawiać o systemie kaucyjnym. Czyli część, ja tutaj mówię ze swojej strony, część opakowań możliwe, że przejdzie do systemu kaucyjnego. Jaki to będzie miało wpływ na zbiórkę selektywną, która wyjście części opakowań do systemu kaucyjnego zuboży zbiórkę selektywną. To wszystko wymaga analizy, to wszystko wymaga kalkulacji. Powiem tak, jest co robić przez najbliższe parę lat.